Hej, chciałam Wam powiedzieć jeszcze o ośrodkach dr Dąbrowskiej a propos bardzo chorych osób na różne schorzenia. Więc dr Dąbrowska ma różne ośrodki nad morzem i na, oczywiście to żadna reklama z mojej strony, po prostu nawet na końcu książki dr Dąbrowska podaje, że ma ośrodki, adresy tych ośrodków i tak dalej. Ja się też trochę kontaktowałam i byłam w takim ośrodku raz, żeby dowiedzieć się ważnych szczegółów. I osobom bardzo chorym proponuję taki ośrodek, ponieważ takim, które biorą bardzo dużo leków, chociaż pewnie starsze osoby nie słuchają, raczej ich wnuczki albo dzieci słuchają rzeczy na YouTubie, ale osoby bardzo chore nie mogą od razu iść na dietę drastyczną, czyli 6-tygodniową oczyszczającą, leczniczą, ponieważ mogą zajść różne skutki i muszą być pod, tak jakby przy oku lekarza. Więc najlepiej trafić do takiego ośrodka. Jeśli nie, drugą alternatywną, jaką dałam mojej babci, która właśnie, która i ta dieta pełnowartościowa też jest lecznicza, muszę Wam powiedzieć, ponieważ mojej babci cofnęła się stopa miażdżycowa dzięki temu. Także lecznicza dieta i pełnowartościowa łączą się ze sobą bardzo ściśle. I na przykład moja babcia wyleczyła wiele rzeczy. Jest teraz w trakcie tej diety, ale cofnęły jej się już po tygodniu stopa miażdżycowa, podkurczenie palcy, problemy ze stawami, problemy ze stopą, która była bardzo czerwona, z palcem, który już też tak jakby obumierał, patrząc na niego. Zaczęło się to wszystko, przestała jeść mięso oczywiście przede wszystkim, zaczęła jeść rośliny strączkowe, owoce, warzywa, nie smaży i tak dalej. No bardzo się przestawiła, jeśli chodzi o to, więc, ale leki nadal bierze i przy tej diecie można brać leki i tak dalej, ale przy diecie leczniczej 6-tygodniowej już może zajść reakcja organizmu z lekarstwami. Więc dlatego trzeba być pod okiem lekarza, bo nigdy nie wiadomo, jeśli bardzo chora osoba przejdzie na tą dietę, jak zareaguje. Osoby zdrowe, osoby młode, które mają silne organizmy, mogą przejść na tą dietę bez problemu i nie muszą mieć lekarza. Ja byłam na diecie 6-tygodniowej, mając niedoczynność tarczycy i mając niedoczynność, mając mało płytkowość krwi i różne inne schorzenia kobiece i niekobiece i różne inne, no to po prostu sama przebyłam tą dietę w domu kilkakrotnie, raz 6-tygodniową, drugi raz 3-tygodniową, trzeci raz jeszcze oczywiście, bo jeżeli już raz byliście na tej diecie, to później nie musicie chodzić na nią po 6 tygodni, tylko możecie czasami, jeżeli organizm jest zdrowy, wystarczy tylko 2 tygodnie, żeby zregenerować następne rzeczy. Także chciałam Wam powiedzieć o tej bardzo ważnej kwestii, żebyście zapamiętali o osobach, które biorą leki. Do zobaczenia.